Może przesadziłem z tytułem, ale naprawdę, fala zestawów z Ninjago, które trafią do sprzedaży 1 stycznia, jest... nie najlepsza. Dzisiaj omówimy sobie je wszystkie, ale w inny sposób niż zazwyczaj. Za każdy zestaw, który zrobi na mnie wrażenie, będę niszczył jeden z setów, które mam w swoim pokoju. Będę tego żałował. A nie, czekaj, tu jest naprawdę mało dobrych setów. Za poświęcenie musicie zostawić subskrypcję, no po prostu musicie. Ja bardzo dziękuję wszystkim wspierającym i zapraszam już na film, bo pewnie nie możecie się doczekać, aż coś zniszczę. Dojo Ninja w świątyni. No to się zaorałem. Największy zestaw z całej tej fali i naprawdę bardzo mi się podoba. Kojarzy mi się z tym setem z 3. sezonu. W sumie są prawie... takie same. Dużo detali, ja z chęcią bym tą świątynię przygarnął. Ten mech jest taki średni, ale on w sumie robi tutaj bardziej za dodatek. Bardzo dużo w ogóle minifigurek trafiło do tego zestawu i ninja mają te nowe stroje. Nie są złe. Więc tak, zestaw mi się podoba. Muszę coś zniszczyć. To co? T-Rex? Nie, no nie, on jest zbyt piękny, żeby go zniszczyć. Ale ten motocykl Lloyda tu się tak pastuszy, że to chyba właśnie na niego padnie. Stary, wierzę w ciebie, że dzięki tym kółeczkom wytrzymasz. Straty oszacowywuję na 0. W sensie 3 części. Łatwo! Dobra, żeby nie było, to jeszcze raz. On jest nieśmiertelny! Ale i tak naprawdę bardzo mało. Serio, to jest bardzo wytrzymały zestaw. Polecam. Energetyczny mech Zeina. Bardzo niewymagający zestaw. Znaczy... dla niewymagających ludzi. Robocik zbudowany z 95 klocków, nie ma tu za dużo detali, prosta konstrukcja, no nie przekonuje mnie do siebie. Jedyną fajną rzeczą jest tutaj minifigurka Zeina, naprawdę mi się ten strój podoba. Jakby ktoś mi dał ten set, super, przyjąłbym go z chęcią, ale sam raczej go nie kupię. No chyba, że nie będę miał co z pieniędzmi robić. Legendarny smok Lloyda. Nie wiem, co o tym myśleć. To jest zestaw z typu fajny, ale ja tego nie chcę w domu. Nie podoba mi się to, że ten brzuch został zbudowany, wiecie, z kilku takich wielkich, masywnych klocków, zamiast zrobić tu więcej detali, więcej szczegółów. Na pewno nie jest to zły zestaw, ale czy LEGO zasłużyło sobie nim na to, bym musiał po prostu niszczyć coś z mojej kolekcji? No dobra, ale mały. W sumie ciebie to nawet nie jest mi szkoda. Wcześniej poszło gładko, ale coś czuję, że teraz ta babuszka polegnie. I tak nieźle. Parę klocków odpadło, ale sama babuszka jest w niezłym stanie. Sukces. Sukces po raz kolejny. Co to jest? To jest brat mecha Jaya z Legacy. Ja nie wierzę, nie, przecież to jest... ale w sumie to lepsze niż tamten mech. Nie, to się nadaje do wyrzucenia do kosza, do spalenia, podpalenia. Ojeju, nie wiem kto w LEGO pomyślał, że to dobry pomysł, by tworzyć kolejne mechy 4+. Ohoho, od razu wybieram coś do zniszczenia. Naprawdę, 1 stycznia, minuta po północy i to autko ląduje w moim koszyku. Dawno nie dostaliśmy tak ładnego pojazdu czterokołowego i co prawda okej, figurki nie zachwycają, ale dla samego samochodu wydam z chęcią pieniążki. Kolego, ty wiesz jak ja cię szanuję, ale jesteś idealnym kandydatem do lotu. Zippy jak dotąd wygląda najbardziej krucho. Tyle z niego zostało. Dajcie zapałki. Nie, ja to kupię. Ja to kupię po to, żeby specjalnie się z tego ponabijać na odcinku. To jest największa padaka życiowa, jaką widziałem. Podłużny paszczur, paskudztwo. Dobra, nie mogę dłużej na to patrzeć. Wygrałem z LEGO, nie muszę nic zniszczyć. Nie, dobra, to już nie jest tak tragiczne jak ten smok Jaya, ale nadal mi się to za bardzo nie podoba. Spójrzcie, jak te stópki śmiesznie wyglądają. Nie wiem, jeśli chodzi o smoki, to widzę, że w 2022 będzie cienko. W tym roku dostaliśmy takie perełki i takie dobre smoki. Ach, a tu takie paskudztwa. I uwaga, najlepszy zestaw z tej fali. Czyli wyścigówka Jaya i Nii. Piękne auto, cudowne, smaczne, rozkoszne, a ten helikopter, mimo tego, że zbudowany na pierwszy rzut oka z niewielu elementów, naprawdę skradł moje serduszko. To jest totalny must have. Muszę to kupić. No koleżko, pójdziesz ze mną. To będzie ciekawe. Skoro i tak idzie na zniszczenie, to zrobię...
to, co chciałem zrobić. Ale ciało jest całkiem niezłym stanie. Ej, dalej się nie rozwaliło. Niezła konstrukcja. Chyba potrzebuję teraz operacji szczęki. Wielofunkcyjny Ultramech Ninja Power Rangers. Czteroręki robot. Taki średni bym powiedział. On się rozłącza na mniejsze części i jedyna z nich, która mi się podoba, to ten mech Kaja. Bo Jay leci na jakimś orle, Cole i Zane to samo. Wow, to już ostatni zestaw był. Może to i lepiej. Jak widzicie, ta fala jest taka bardzo mieszana. Sety z sezonu 14 i 15 były naprawdę na wysokim poziomie, a tu polecieli na łatwiznę i zrobili zwykłe brzydale. Ale mimo to są dwie perełki, które... Teraz to są dwie perełki, które na pewno kupię, czyli te samochody wyścigowe. A wy na które z tych zestawów będziecie polować? Dobra, bo ja muszę teraz to wszystko odbudować, pa. Aha, subskrypcja.